21 września, godzina 8 rano. Dzień dobry wszystkim. Abstrahując już od pogody na zewnątrz, mam nadzieję, że jednak będzie to dobry dzień i dojedziemy cali i zdrowi do celu. Kiedy obudziłem się o 6 rano i wyjrzałem za okno, to powiem szczerze, że bardzo zwątpiłem. Mgła, mokre ulice, wiało, w dalszym ciągu wieje, cały dzień będzie wiało, nie tylko dzisiaj. Temperatura rano była na poziomie 6,5 stopnia chyba. Teraz Google pokazuje mi ostatni status przed wyjazdem, 11 stopni. A jaki plan mamy na weekend? Szalony oczywiście. Kto pamięta moją ostatnią wyprawę do Białegostoku, kiedy zwiedzałem również jego okolice, to wie, że plan nie do końca wykonałem z pewnych względów. A w ten weekend mam zamiar ten plan dokończyć. Więc jak się domyślacie, jedziemy do Białowieży. Oczywiście nie wracamy dzisiaj. Zostajemy tam na niedzielę i wracamy dopiero w poniedziałek rano. Także będzie czas coś pozwiedzać, odpocząć. Przy okazji chcę pozdrowić mojego kolegę Tomasza, który mnie o to prosił. Może kojarzycie go z filmu na temat e-bike'a, którego recenzowaliśmy, że tak powiem. Kolega czuwa nad bezpieczeństwem wyprawy w takim sensie, że jest dostępny na telefon. Pamiętajcie, jak gdzieś wyjeżdżacie daleko, warto mieć taką osobę, którą poinformujecie, gdzie jedziecie. W razie jakichś problemów będzie gotowa po was przyjechać. No tutaj trochę wieje, muszę powiedzieć. Ja się za komfortowo nie czuję w tej wiatrówce, powiem szczerze. Nie chodzi o to, że jest zimno, tylko że jest po prostu za ciepło. Mam jedną warstwę tylko pod spodem. To może powiem coś o dystansie. Zrobione 22 km. Średnia 24,3. I spada trochę w tej chwili. Jedziemy. Zanie Leśnica. Taka wieś. Sorry, że tak rzadko włączam kamerę, ale skupiony jestem po prostu na celu. Nie chcę też niepotrzebnie rozładowywać baterii. No szczerze, jestem tak zapakowany po brzegi, że wyjęcie czegokolwiek to graniczyłoby z cudem. W miarę opróżniania bagażu, zjedzenia będzie luźniej. Na razie jeszcze nic nie jadłem. Ulice mokre, dobrze, że te błotniki jednak mam. Gosie małe. Jeśli chodzi o pogodę, to lepszej nie będzie. Dzisiaj cały dzień ma być pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu. Także nie ma szans na żadne słońce dzisiaj. Byłem z tym pogodzony oczywiście.
jutro powinno być tego słońca więcej i liczę na to, że tak będzie. Minęliśmy Czerwonobiki, 36 km za nami. Kojarzę te ulice, te skrzyżowania. Wydaje mi się, że tutaj były zawody tego maratonu wysokomazowieckiego. Nie jestem w 100% teraz pewien, ale tak mi się kojarzy, że tędy przebiegała pętla. Nie podoba mi się ten obraz przez te okulary dekatlonowskie. Normalnie jest ostry, wyraźny obraz, a przez okulary jakbym przez mgłę jechał. Zupełnie nie oddają rzeczywistości, parują. Nie nadają się w ogóle na taką pogodę wilgotną. Kulesze kościelne. Pierwszy przystanek. Taki na jedzonko. Powiem tak, to nie był przyjemny postój. Się wychodziłem ostro. Chętnie bym założył rękawiczki na długie palce. Na razie jadę w tych krótkich. Ale może się rozgrzeję. Kiepska pogoda, kurczę. Zaczynam mieć wątpliwości, czy dobrze zrobiłem, wychodząc w ogóle z domu. Daleko jeszcze? No chyba daleko. 47 km, a do zrobienia 150. Co trzeba mieć w głowie, żeby narodził się w niej taki plan? Coś ciepłego, małe cappuccino dla odmiany. A, trochę może za słodkie, ale tego nie słodziłem, to już było posłodzone. Wyjąłem rękawiczki na długie palce. A co się będę męczył? W końcu po to je wziąłem. A słyszycie te piski? Podeszła się ślizga po pedale. Jest mokro, chlapie. Znaczy, ja jestem na szczęście suchy. Zatrzymałem się na torowisku przed znakiem stop. Przyhamowałem, to aż mi tył zarzuciło, jest tak ślisko. No te opony na śliskiej nawierzchni raczej średnio sobie radzą, trzeba uważać. Kendak Han, jakby ktoś chciał wiedzieć. Żałuję, że kamerę wyłączyłem. Takie dwa kurdople mnie goniły przez kilkadziesiąt metrów. Z lewej i z prawej strony próbowały złapać za kostkę. O, ja się mam z tymi psami. Miejscowość Sokoły. Szukam czegoś, jakiejś ławki, żeby usiąść. Zgłodniałem. Bym coś szczerze wciągnął. 55 kilometr. Średnia 23,50. I tak szukam miejsca, żeby usiąść, coś zjeść, no i nie mogę znaleźć. No chyba, że tutaj, ale to tak trochę głupio by było. Chyba, mi się tak wydaje. Kameralnie, prawda? Ale jest zadaszenie, jest kosz na śmieci. Na śmiecie, czy śmieci, różnie ludzie mówią. Ja mówię śmiecie. Kanapeczka z serem i szynką. To była miejscowość Kruszewo-Wypychy.
nie licząc sałatki z rana ze śladową ilością jakiegoś mięsa, to to było tak naprawdę moje śniadanie chyba, można powiedzieć. Ostatnio się ważyłem, znaczy dość często się ważę ogólnie, i udało mi się przytyć ten 1 kg. Tak się cieszyłem. A po tej wycieczce pewnie znowu spadnie. I daremny mój trud. Ładny kościół. Jedziemy dalej. Nie ma długich przystanków. Właśnie przekroczyliśmy granicę powiatu bielskiego. Przed nami miasto Bielsk Podlaski. Spójrzcie na ten wiatrak przede mną po lewej. Kręci się jak opętany. Przeczekamy trochę ten deszczyk. Wrzawka. Nawet nie wiem, czy ta wiatrówka jest choć trochę wodoszczelna, wodoodporna. Mam jeszcze w sakwie gdzieś schowaną kurtkę przeciwdeszczową, ale nie będę jej wyjmował, nie jest tragicznie. Nie no, pada, ciągle pada. Niepotrzebnie się ruszałem z tego przystanku. Niby nie było widać, że pada, a jednak pada. Już mi się nie opłaca tam wracać. No i przez co się robi zimno ogólnie. Nie, spróbujemy przeczekać. Aż chciałoby się powiedzieć, nie siedź w domu, idź na rower. Co nie, Krzysiek? Świetnie by pasował ten hashtag do tej pogody. Malinowo. Powiem, że ta pogoda trochę mnie zdemotywowała. Naprawdę. Źle to wygląda. Jutro będzie lepsza pogoda, ale ja się zastanawiam, czy będzie mi się chciało w poniedziałek wracać, bo w poniedziałek będzie taka sama pogoda jak teraz. I zobaczymy, co to będzie. Źle się jedzie w taką pogodę. Nie ma tej przyjemności. Nie wiem, ale mam takie dziwne przeświadczenie, że prawa strona jezdni jest bardziej mokra. Czyżby padało akurat po tej stronie, po której ja jadę? No na to wygląda. Mała przeszkoda. Wyłączone z ruchu. Ale my nie możemy sobie pozwolić, żeby nadrabiać nie wiadomo ile drogi. Przeskoczymy tory. I jedziemy dalej. A w ogóle to jesteśmy w Bielsku Podlaskim. Na średnio nie za bardzo patrzyłem. Tylko tyle, co strzałki mi pokazywały, czy jadę powyżej, czy poniżej średniej. 102 km. Dopiero. 4,32 jazdy. 22,5 średnia. Maleje i będzie malała. No zostało jeszcze 50 km, całkiem sporo. Znowu pada i szymusowy postój pod sklepem w Bielsku Podlaskim. Trzeba to trochę przeczekać.
droga wojewódzka. To jest najkrótsza droga do Białowieży przez Kalinówkę. Tu już nie ma co krążyć, kluczyć. To jest najlepsza droga z tego, co patrzyłem na mapie. Ruch jest spory, wiadomo, jak na takich drogach, ale nawet szybko się jedzie tutaj. 40 km do celu i mały co nieco jakieś owoce, jabłko, ananas, pomarańcz, mango, winogrono nawet. Co będę wiózł je? Trzeba zjeść po drodze. Zbóż. Znowu głodny się robię, chyba. Tym razem pierwszego batona wciągam. Moje ostatnie odkrycie. Znaczy dość dawno odkryłem, ale pierwszy raz o nim mówię. Lion. Po taniości jedziemy. On kosztuje poniżej złotówki. Coś w tych okolicach. Dobry jest, muszę powiedzieć. Zapomniałem, że ta moja Sigma przestaje zliczać kilometry, kiedy podłączy się powerbank do czegokolwiek. Mocno sieje. Ciągle o tym zapominam. Miałem go podłączyć gdzieś z tyłu, ale wszystko jest zapchane. Więc mogę się tylko pozytywnie zdziwić, kiedy się okaże, że Białowieża jest bliżej niż myślałem. Właśnie sobie zdałem sprawę, że nie zabrałem z domu mojego planu. Czyli listy atrakcji, jakie miałem zwiedzić w Kalinówce i w Białowieży. No ale w Białowieży to sobie damy radę bez tego, ale w Kalinówce było coś takiego jak dom miniatur, czy coś w tym stylu. Jakieś muzeum białoruskie. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakaś miniaturka. Jesteśmy w Kalinówce, ale chyba przegapiłem tą jedną z atrakcji, czyli te miniaturki. Gdzieś przy drodze miały być, po lewej stronie, ale nie widziałem nigdzie. A więc tak wygląda jesień. Nie zostaniemy tu na długo. Tak tylko zahaczyłem o park, ale naprawdę spieszy mi się, bo zrywa się wiatr. Ja nie wiem, czego można się za chwilę spodziewać. Ach, nie puszczą. Jutro będzie dużo zwiedzania i ładniejsza pogoda. No, jeszcze 10 km. Dasz radę. 10 km prysznic, łóżko i jemy. Albo najpierw jemy, a później do łóżka. Ale jestem mega głodny. Mam jeszcze banana, ale to nie to samo. Zjadłem coś ciepłego, jakiś gulasz z kopytkami, jakiś placek po cygańsku, coś w ten desy, naprawdę. No nie wytrzymałem, no po 5 km przed celem musiałem banana wziąć. Na rezerwie jechałem. Tak mam ochotę na słodkie, że sobie nie wyobrażacie. A mam cały worek batonów, których jednego tylko wziąłem. O nie. Od Kalinówki jest
jeden duży podjazd ciągle. Cały czas pod górkę, od Hajnówki, to jest 20 km. Na koniec jeszcze takie niespodzianki. Jesteśmy oficjalnie w Białowieży, przekroczyliśmy znak miasta i spotkamy się w kwaterze. Szczerze to myślałem, że będzie telewizorek, chociaż co ja będę tu robił w nocy? Właśnie wziąłem prysznic w kwaterze, przebrałem się, założyłem wiatrówkę tylko, żeby nie zmarznąć, pod spodem mam w ogóle inne ubranie. Zrobiłem dwa kroki na schodach. Schodząc z góry, tak się wypierniczyłem, się poślizgnąłem, że myślałem, że się połamałem. Także nie wiem, co będzie jutro i czy ja będę w ogóle w stanie wracać, bo wiadomo, że ból przychodzi z opóźnieniem. A teraz idziemy do tej restauracji i coś zjeść, bo jestem mega głodny. Рассказывайте. Поздравляю Зинаиду Петровну Ташник с города Великий.